Przyszedł czas na poszukanie opinii na temat konkurencji. Czy Twoi klienci są szczęśliwi? Na co narzekają? Czy można to naprawić? Sprawdź strony internetowe z opiniami, grupy i fanpage na Facebooku. Sprawdź, jak ogólnie rozwija się dziedzina. Za pomocą Google można znaleźć raporty i analizy dotyczące konkretnych dziedzin i branż. Pozwoli Ci to znaleźć informacje o dynamice sprzedaży na większych firmach i tendencjach. Następnie przeczytaj oficjalne dane. Każdy kraj ma organizację rządową, która zbiera dane i tworzy raporty. Sprawdźcie, jest to najbardziej technicznie wiarygodne źródło informacji. W międzyczasie poczytaj profesjonalne portale i gazety. Prawdopodobnie nawet nie wyobrażasz sobie, ile ich jest. Szczegółów poszukaj w mediach społecznościowych. Mogą dać Ci dostęp do informacji na temat najnowszych tendencji uczciwych cen. Udawaj, że jesteś klientem i zadaj wiele konkretnych pytań z punktu widzenia klienta. Jaki sklep rowerowy polecacie? Co myślisz o danej firmie? Lub jakie są ceny i jakość tej branży? Jest to wiele bardziej wiarygodne źródło informacji niż pytanie znajomych, czy powinieneś założyć firmę. Ostatnia, bardzo ważna kwestia. Mądrzy ludzie potrafią uczyć się na błędach innych ludzi. Postaraj się wziąć udział w targach lub konferencji, jeśli masz taką możliwość. Spotkaj się z ludźmi i poproś ich o radę. Jeśli nie chcesz pytać swoich konkurentów bezpośrednio, znajdź kogoś, kto właśnie przeszedł na emeryturę lub kogoś z nieco innej dziedziny. Zastanów się nad pracą dla konkurencji przez jakiś czas, aby nabrać doświadczenia. To najlepszy sposób, aby zobaczyć, jak działa firma, nie ryzykując niczego. Jeśli nie jesteś pewien, czy jesteś dobry na tym polu, zastanów się nad jakimś stażem lub regularną pracą. Te metody mogą wydawać się skomplikowane, ale jest to jedyny sposób. Tylko około 1/3 firm przetrwa pierwsze 2 lata swojego istnienia. Upewnij się, że jesteś wśród nich. Wyobraź sobie, że masz pomysł na biznes. To zupełnie normalne, że nie wiesz, czy jest on dobry. Złe wieści. Pytanie o to znajomych i rodzinę nie jest wiarygodnym źródłem. Zobacz, co możesz zrobić, aby Twój biznesplan był jak najbardziej przydatny. Mówiąc o biznesplanie, nie mamy tu na myśli konkretnego dokumentu, który dostarczasz do banku. Może to być szkic utworzony na kawałku papieru lub arkusz kalkulacyjny Excela, ale musi zawierać plan następnych działań. Wydaje się to proste. Zapisujesz, na czym zyskasz i ile wydasz. Jednak skąd masz to wiedzieć? Zacznijmy od najprostszego źródła informacji. Zapisz nazwę usługi i lokalizację, na przykład Yoga School Berlin. Jeśli nie możesz scharakteryzować swojego pomysłu w 2 do 4 słowach, może być trudniej. Oznacza to, że chcesz stworzyć firmę, która jeszcze nie istnieje. A to już wymaga więcej energii. Trzeba pokazać ludziom, że jest to coś nowego i przekonać ich, żeby zapłacili za produkt, którego prawdopodobnie nie potrzebują. Załóżmy jednak, że Twoja branża już istnieje. Zobacz, jak Google może nam pomóc. Na poniższej liście możesz sprawdzić, ile podobnych firm znajduje się w Twojej okolicy. Przeanalizuj niektóre z nich. Zobacz reklamy lokali do wynajęcia. Zadaj poniższe pytania. Będziesz mógł oszacować swoje miesięczne koszty najmu. Teraz czas sprawdzić, co inne firmy oferują swoim klientom. Przede wszystkim szukaj zbieżności. Oznaczają, że istnieje największe zapotrzebowanie na te konkretne produkty lub usługi i generują one największy zysk. Sprawdź, jakie mają ceny, jaka jest różnica między najtańszą i najdroższą firmą. Jeśli wszystkie ceny są niskie, najprawdopodobniej również będziesz musiał obniżyć swoje ceny. Jeśli niektóre z nich są wyższe, oznacza to, że możesz zaoferować coś lepszego za wyższą cenę. Poszukaj wyprzedaży, dodatkowych ofert i pomysłów. Zobacz, jakich dostawców potrzebujesz, jak daleko są i jakie mają ceny.